Witajcie! Znajdujemy się w miejscowości Witki pod Warszawą, w przechowalni należącej do grupy producentów Vitagro. Będziemy lustrowali specjalnie dla Was odmianę Progression z portfolio firmy Syngenta. Odmiana Progression uprawiana jest w tym gospodarstwie już trzeci rok. Pan Grzegorz postawił na tą odmianę, ponieważ potrzebuje cebuli do bardzo długiego przechowywania, na worek, twardej, niewyrastającej, nie puszczającej korzeni, czyli cebuli najwyższej jakości. Taką właśnie odmianą jest odmiana Progression. Odmiana Progression oprócz długiego przechowywania charakteryzuje się doskonałym wyrównaniem w polu. Nie mamy tu cebuli rozkalibrowanej od powiedzmy 3,5 do 12. Jest to przedział raczej workowy generalnie, co daje bardzo też dobry plon. Mamy bardzo mały otwór drobnej cebuli, co sprawia, że uzysk finalny produktu jest bardzo wysoki z tej odmiany. Jest pierwsza dekada stycznia 2021. Zobaczmy zatem, jak leży odmiana Progression. Cebule, tak jak mówiłem, są bardzo wyrównane. To naprawdę optycznie sprawia wrażenie towaru premium. Po przekrojeniu jest to bardzo twarda cebula, tak jak wspominałem. Widać, że tutaj nic się z tą cebulą nie dzieje, nie zaczyna się pobudzać. Odmiana ta ma bardzo mocną łuskę, po wrzuceniu ją na linie sortujące nie gubi tej łuski, cebula nie jest goła, także mamy tutaj bardzo dobrej jakości produkt finalny.